Siemka, w dzisiejszym odcinku będzie troszkę inaczej niż zwykle, ponieważ jak dobrze wiecie, od 2 dni mamy nowy sezon, a co za tym idzie, mamy również nowe postacie. Każda postać z Avengersów ma swoje wyzwania, a za przejście ich dostajemy specjalną nagrodę. Thora na przykład trafia piorun i przemienia się on w strasznie dziwną formę. Nie wiem, czy on jest wyładowany elektrycznością, czy o co chodzi. Mystic po zabiciu swojego przeciwnika jest w stanie przemienić się w niego, a Doom na przykład dostaje specjalną emotkę, żeby przeciwnik czuł się jeszcze bardziej upokorzony. Tak więc dzisiaj pokażę wam, jak zrobić wszystkie zadania oraz wbijemy 135 poziom, żeby odblokować zupełnie wszystko. No i powiem wam malutki spoiler. Przemiana Ironmana na 135 karnecie jest przekozacka. Jeżeli podobają wam się takie odcinki jak ten i doceniacie naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem i oczywiście przypominam, że możecie wpisać kod Zipek w sklepie Fortnite. Kod możecie wpisać zarówno z małych, jak i z dużych liter. To nie ma znaczenia. Tak więc jak już to zrobiliście, to lecimy robić zadanka. Pierwsze zadanie to oczywiście odblokowanie Mjolnira, czyli młotu Thora. Młot wypadł Thorowi z ręki, kiedy ten próbował wzbić się w niebo i wylądował dokładnie tutaj. Jest to gigantyczna wyrwa, która znajduje się bardzo blisko słonych strzech. Tak więc lecimy go zdobyć. Od razu wiedziałem, że to tutaj. Patrz, na bank to tutaj. Tak jest, jest Mjolnir. Tak. Dobra, bierzemy. Także pyk i mamy zbierak Mjolnira, słuchajcie, odblokowany w tym miejscu. Oczywiście możecie sobie odblokować i wygląda on w ten sposób. Gdzie? Gdzie? Nie masz go? Jak go odblokowałeś? O nie, ty Dominika, nie masz jeszcze tego poziomu, żeby go zblokować. Naszym pierwszym wyzwaniem w zadaniach Thora jest udać się dokładnie w to miejsce, a znajduje się ono lekko pod władzami w tym miejscu. Pierwsza misja, oczywiście udało się. Tak więc jesteśmy już po naszym pierwszym zadaniu, a teraz w drugim musimy pokonać przeciwnika z młotka. A tak dokładniej musimy zadać 100 obrażeń z Mjolnira, czyli z naszego zbieraka. A masz, kurde, pęcki. I teraz cię dobijam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zadanie wykonane. W ostatnim zadaniu do odblokowania Thora musimy udać się na szczyt góry. Więc jak tylko wylądujemy w tym miejscu, musimy użyć emotki, która przemieni nas w inną formę. No więc dobra, ostatnie zadanie znajduje się oczywiście w tym miejscu i należy zrobić tylko tak. Ej, to jest w ogóle jakaś niedźwiedzia łapa. Bum! I co ty na to? Ale jesteś błyszczący, jak po energetyce. Ej, kurde! Leć! Dobra, także Thor już za nami, a teraz przyszła pora na She-Hulk. W pierwszym zadaniu musimy udać się do kancelarii prawnej Jennifer Walters. Znajduje się ona na sklepowej sadybie. To co to jest? Nie wiem. To jest jakiś nowy dom. Pa! Tu są nowe bronie! Jest! To jest kancelaria! Odwiedziłem i dostałem. Co? Udało się. Gdzie jest ta kancelaria? Tutaj, chodź, zobacz. Tutaj. To jest kancelaria Jennifer Walters. Tu w tym Walters, domu Walters. Czemu ja ciągle mówię Walters? Dobra, czyli wychodzi na to, okay, że wykonane. W naszym drugim zadaniu musimy pokonać 3 pomagierów doktora Dooma. Znajdziecie ich na przyjemnym parku, ale polecam wam lecieć pod safe, ponieważ tam znajdziecie 2 pomagierów, którzy stoją bezczynnie i czekają, żebyście ich zabili. Dobra, już szukamy. Czy ktoś tu był? Serio. Ty. Już jest. Ej, idź mi. To jest ten pomagier doktora Dooma? On wygląda dokładnie tak samo jak doktor Doom. Dobra, jeden zlikwidowany. Okay. Nie ma tam skrzynki, nie wiem. Dobra, czemu. Jeden nie żyje. O co chodzi? Czemu tutaj teraz przecież... No ej, halo, babo! Dobra, drugi nie żyje. Stąd. Teraz tylko ich dobić i mamy zadanie wykonane. Tak jest! Mamy gotowe zadania! Co oni mają tutaj za bronię? Co zrobiłeś? LKM-a! O co chodzi? Ej, co ej doma, tu jest safe. Nie żeby coś, ale tu jest safe. No i w naszym ostatnim zadaniu musimy zniszczyć doniczkę, a następnie użyć emotki. Doniczki są w 3 różnych miejscach na mapie, ale najbardziej doradzam wam, żeby polecieć w to miejsce. Mało kto tam lata, a dom wcale nie jest taki trudny do znalezienia. Ej, jest wazon! Mam wazon! Oh, ej, tylko powiedz, który jest prawdziwy. O Boże! Jest... Dobra, rozwalam ten. Tyk i emotka. Jest! Mamy tu! O, stosie! Ale jesteś włochaty! Haha, gruby jakiś. Jak to wygląda, jestem ciekaw. Ej, dobra, okej, no to co? Mamy odblokowaną naszą She-Hulk. No więc nadeszła pora na Groota. Pierwsze nasze zadanie to odblokowanie plecaka Groota. Musimy znaleźć małą wersję Groota w doniczce, która znajduje się w tym miejscu. O, tutaj pewnie, tu jest ta szkółka i tu jest pewnie gdzieś ten Groot. O, tu jest, mam go! Jest? Jest w Gdzie? Tym miejscu, słuchajcie, w takim razie. Bierzemy go. Tak? Pyk, a ja i go mam, nie widzę. Widzisz? Na moich plecach? Widzę go. O, jest na plecach, no. Poczekaj. Chodź, daj pogłaskać, można pogłaskać swój plecaczek?
Nie można. Nie można. No dobra, idziemy zrobić kolejne zadanie w każdym razie. No więc nadeszła pora na zadania do Groota. I tutaj mam dla was miłą niespodziankę. Są tylko dwa. Pierwszym zadaniem musicie posadzić nasionko na wyspie, która znajduje się w tym miejscu. Jest to bardzo łatwe i mało kto tam lata. To musi być w tym miejscu. No musi. I jeszcze jest jakiś promień, tak. Musi, dokładnie. Jeszcze jest ziemia specjalnie. Okej, zasiane. Widzisz to drzewko w ogóle? Nie. A, no dobra, trudno, mamy zrobione zadanie. Nope. No więc naszym drugim zadaniem jest, żeby użyć emotki przy pomniku przyjaźń. W ten sposób odblokujemy mega fajny plecak, który możemy założyć do każdej postaci. Here, patrz, dobra, jesteś? Dawaj. I teraz mam wykonać emotkę i powinno być tyle. Tak jest. Uwaga! Pod tym pomnikiem. Tak, dajesz. O! I zamienił mi się. I co teraz? I on będzie tak przez cały czas wyglądał? Będzie sobie, co jest grane? Daj go pogłaskać, a jego można pogłaskać? Nie, jego też nie? Nie, ale jak dziwnie, że... Daj się pogłaskać. Ale dziwnie się czuję, Dominika. Strasznie dziwnie się czuję. Czujesz się stalkowany? On przez cały czas na mnie patrzy i ma paskudne czerwone oczy. I pluje jeszcze! On pluje, Dominika! Storm, czyli Władczyni Burzy. Naszym pierwszym zadaniem musimy odwiedzić stację badawczą, która znajduje się w tym miejscu, na tej gigantycznej górze. Doma, zobacz jak wygląda lotnia Storm. Ona się nazywa Storm czy Storm? Storm. Dobra, zobacz Doma. Popatrz na mnie, popatrz. O kurczę, ale ale zarobiście, ona leci. Nie jestem pewien, czy to ta stacja, ale wydaje mi się, że tak. Tak, i jest. Przez to, że się gapiłam do ciebie, jak lecisz, znowu wylądowałam gdzieś dobra, mega daleko. Doma. Udało się, zaliczone zadanie, więc musimy wychodzić, tylko póki co zobacz sobie, jak wygląda skin. Bardzo ładnie jeszcze w białym tutaj śniegu, jest gościu jakiś. No, jeszcze tutaj w śniegu fajowo ona wygląda, ale jakie ona ma bujne włosy. Co, nie żyją? Dobra, zobaczmy, jak działa jej zbierak. No, o ja, fajne mega dźwięki, fajnie, fajne fajowo on wygląda. No więc tak jak widzieliście, Storm jest naprawdę fajnym skinem, a naszym drugim zadaniem jest, żeby wzbić się w powietrze za pomocą kurzącego komina w czasie burzy. W czasie burzy, ale co to dokładnie oznacza? No oczywiście chodzi o strefę. Musimy poczekać, aż strefa przejdzie przez kominy, a następnie wskoczyć do jednego z nich i odpalić lotnię. Burza zmierza w naszym kierunku, na stanowiska. Na stanowiska, ale już! Ustawiaj się. Dobra, i mamy burzę, i lecimy, pyk, i mamy zadanie wykończone, wykonane. No i z ostatnim zadaniem mieliśmy malutki problem, bo nie wiedzieliśmy, o co dokładnie chodzi. A jest to bardzo, bardzo proste. Naszym zadaniem jest, żeby użyć emotki na samym środku strefy. To oznacza, że kiedy strefa wygląda w ten sposób, jak widzicie tutaj, musicie stanąć dokładnie w tym miejscu i użyć emotki. I w ten sposób odblokujecie przemianę do Storm. Dobra, czy to rzeczywiście jest ten... Centrum oka burzy. Czy to jest właśnie to, o co chodzi? Tak, tak, Doma. Tak? 3, 2, 1. Dajesz. Uhuhu. I co? I co? A, mam po prostu czemu teraz... Czemu nie jesteś inny? Jakby mam takie szaty większe i... Powiem ci tak, Dominika. Masz ten, nie miałeś chyba tych szat, nie? Nie miałem takich szat. I teraz no, gorzej się nie ugra niż wtedy. Pewnie o nie, tak. O wiele gorzej się nie ugra. Dobra, także już ponad połowa postaci za nami i nadeszła pora na Dooma. Naszym pierwszym zadaniem jest, żeby odwiedzić swój własny posąg jako Doom. Znajduje on się na samym środku przyjemnego parku. O nie, nie zabijaj mnie, tylko chcę odwiedzić. Dziękuję bardzo, odwiedziłem. W drugim zadaniu po raz kolejny musimy odwiedzić pewne miejsce. Jest to gigantyczny tron, który znajduje się dokładnie w tym miejscu na mapie i wystarczy, że staniecie na środku niego. No i ostatnie zadanie nie będzie takie proste dla wszystkich. Musimy zdobyć królewskie zwycięstwo i na sam koniec użyć emotki. W ten sposób odblokujemy ją i będziemy mogli używać, jak zdobędziemy królewskie zwycięstwo. Więc tak naprawdę to bez sensu to odblokowywać? Dobra, on jest w domku, ja wam mówię. Kto sprawdza? Dobra, wbijamy. Wbijamy wszyscy na on jest na dachu, na pewnie. Chodźcie, chodźcie tu. Nie ma. Chodźcie tutaj. Ej, rzeczywiście go nie ma, dobra. Łazienka, pytaj. Łazience jest? Dawaj do łazienki. O co? A, chcesz się ze mną wykąpać? Nie, dzięki. Ja się wykąpię. Jest, widzę go, widzę go. Dostał za 72. Skillowo. Oh yeah! I teraz emotka! I pyk, i ostatnie zostało wykonane. O, proszę bardzo. Tak wygląda ostatnie zadanie. Dobra, także mamy parasoleczkę. Ej, spoko, jest to parasolka. No więc została nam tylko Mystic oraz Stark i proponuję, żeby Starka zostawić na sam koniec. Tak więc w naszym pierwszym zadaniu do Mystic musimy po prostu użyć budki telefonicznej. I to wszystko. Okej, widzę budkę telefoniczną. Od razu lecimy i kończymy. I robimy zadanie kolejne. Ej, ale okej, mnie tak nie udało się. Jestem doktor. I co? Jestem pomagierem doktora Dooma. Dobra, tak więc jak już wykonaliśmy to zadanie, to teraz czeka nas drugie. Jest ono troszeczkę dziwne, ale też proste. Musicie znaleźć 3 pistolety różnych klas rzadkości i zadać nimi obrażenia. Ja
Ja w poprzednich gierkach zadałem już szarym i zielonym pistoletem, także został nam tylko niebieski. O, widzę już typów, się nawalają, więc... O, może stąd już trafię typa. Dostał. Dostał? O. I... Nie zaliczyło zadania. Nie, zaliczyło, jest, dobra. Zaliczyło? To idziemy, walamy się w nich, chodź. O, on postawił ten jumpana, spadniemy na jumpana i spadniemy na nich, pa. Pa na to. Wow! Wow! Leży. No więc ostatnie zadanie i dzięki niemu będziemy mogli przemieniać się w naszych pokonanych przeciwników. No więc nie różni się ono niczym od naszej nagrody. Musimy zlikwidować przeciwnika, a następnie użyć emotki. Jest, leży! Uwaga! O, jestem torem! Jesteś torem! Ale no, ciekawe na jak długo. O nie, tylko na chwilkę. Serio? Czemu tak? Tak krótko? Piotrek leży. Jest, leży. Dobra. I teraz uwaga. Czy mogę się zamienić w niego, skoro go zabiłem? Dawać mi jego przemianę. Oh yeah! Oh dawaj, yeah, dawaj, jestem podnoś. Nim! Pa, jak to wygląda, zarobiście. To działa, naprawdę. Może być każdym skinem, jakim chcę. O, fajnie. Ej, Mystic jest piękny. Ej, zamieniłem się z powrotem. Nie wiem czemu, nie wiem kiedy i nie wiem dla... No nie wiem nic totalnie, jak na razie. Bomba tam. Tara! Jak wyglądam? Jak ci się podoba? Gdzie on kurde jest? Ej, znowu się zmieniłem z powrotem. A tam, stamtąd, patrz. Tak jak widzieliście, nie do końca wiem, czy jest to bug, czy może celowe zagranie Epic, ale za każdym razem, jak próbowałem przemienić się w kogoś, to trwało to tylko 5 sekund. Możliwe, że ja robiłem coś źle, a może nie. Jeżeli macie już Mystic oraz tą umiejętność, albo widzieliście u kogoś innego, to napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście to tak działa. A teraz lecimy z zadaniami do Ironmana. No więc w pierwszym zadaniu musicie znaleźć Lamborghini, to znaczy Whiplasha i mieć 88 prędkości na liczniku. Polecam wam polecieć na zalew zastoju, ponieważ tam dokładnie w tym miejscu zawsze znajduje się Lamborghini. Whiplash. Jedziemy i robimy 88 na liczniku. Uwaga, 68, 70. Dobra, tu jest prosta droga, lecimy. Go! Jest! Zaliczone. Zaliczone? Czyli to tak było jest. To? Tak, to było to. Dokładnie. W drugim zadaniu musicie użyć stanowiska ulepszeń, a żeby to zrobić, proponuję wam polecieć w to miejsce. Macie tam zarówno dużo maców, jak i oczywiście stół do ulepszeń. Okej, okay. I ulepszamy. To powinno być zadanie. I zadanie oczywiście ukończone. Tak jest. Dobra, i zostało ostatnie zadanie. No i w ostatnim zadaniu musicie odwiedzić pracownię Starka. Jest ona na mapie na prawo od władz, w tym miejscu. I wystarczy, że wejdziecie do środka i użyjecie emotki. W ten właśnie sposób odblokujecie strój do Ironmana. Chwila prawdy, jesteśmy na miejscu. Uwaga! Okej, okay, to tak jest. Jest pracownia. Lecimy. Starka. Uwaga! 3, 2, 1! Oh yeah! Wow. Oh yeah! Jesteśmy Ironmanem! Wow. I mega fajnie to wygląda. No więc wszystkie zadania już za nami, a ja obiecałem wam oczywiście, że pokażę folię do postaci. Jedna za 105, za 110, za 115, 120, 125, 130 i 135. Od razu mówię, nie wszystkie z nich mi się podobają. Ale spoiler, uwaga. Folia do Ironmana jest mega, mega kozacka. No dobra, także teraz widzicie, jak wygląda zwykły Thor. A teraz, jak wygląda folia do Thora. No uważam, że jest ona tylko troszeczkę lepsza, ale to nie jest nic wyjątkowego. Następnie mamy She-Hulk oraz jej przemianę. W folii natomiast jest ona troszeczkę fajniejsza, ponieważ jej pierwsza forma, jak i strój po przemianie są srebrne. I uważam, że o wiele ładniej jest. Więc teraz czas na Groota i wygląda on w ten sposób. Natomiast w folii, o, dokładnie tak. No, powiem szczerze, że nie wiem, czy on mi się do końca podoba, ale jest na pewno zjawiskowy i zwraca na siebie uwagę. Przy Mystic nie ma w sumie aż tak dużej zmiany, ponieważ normalna ma biały strój, a folia srebrny, są one bardzo podobne. I w sumie, tak szczerze, to chyba mi się podoba nawet bardziej ta zwykła. No więc Duma, myślę, że nie było sensu pokazać normalnie, ale spójrzcie tylko, jak wygląda folia do Duma. No powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, tym bardziej, że peleryna na jego plecach również jest srebrna i dosyć fajnie się nim gra. No i nadeszła pora oczywiście na Ironmana i słuchajcie, to jak za chwilę zobaczycie, jak wygląda folia, to naprawdę kopara wam opadnie na 100%. No więc tak wygląda zwykły Ironman oraz jego przemiana. Natomiast folia wygląda w ten sposób. Jak widzicie, Tony Stark wygląda naprawdę fajnie, ale po przemianie... Spójrzcie zresztą sami. No nie wiem jak dla was, ale według mnie to jest totalnie najlepszy skin, jaki wyszedł od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Dobra, tak więc zostawiam już was z tym skinem i życzę wam powodzenia, żebyście wbili jak największy level oraz żebyście zdobyli każdego skina, który wam się podoba. A na dzisiaj to już koniec, więc do zobaczenia.